Dzień dobry wieczór. Jestem ponownie Starki, no i widzimy się w Mortal Shell. Więc tak, względem ostatniego epizodu, jak widzicie, wywarmiłem dosyć dużo. Mamy 100 ładunków, co jest taka ciekawostka maksymalną ilością. I tak, także mamy 4000 stalów, 16 przebłysków. Więc nie będę może przedłużał. Bierzemy nowego szkila. Tym razem nagromadzenie dziedzictwa. Po tym wszystkim może coś jeszcze, ale to nie teraz. Wiecie, po prostu stopniowo. Lips moving as they recited the martyr's hymn. My blade fell upon the first neck, but bone and sinew held fast. By the second blow, the remaining devout fled into the dark. Okej, dosyć mroczne, ale swoją drogą potwierdza to tylko tyle, co myślałem, że jednak ostrze męczennika jest jego bronią z wyboru. I dobra, ogarnięty, mam jeszcze 2000 wolne, nieźle. I w ogóle z grzybkami, dobra, jeszcze się nie odnowiły. Patrzcie, ile tego mam. Jestem dobrze przygotowany. Więc nie ma co narzekać. I patrzcie na te obrażenia, no, piękne po prostu. I czyżby znowu się to stało? Tak. Chyba znowu stało się to samo co ostatnio. Ta, kamera zgłupiała. Więc powrót do menu głównego. Powinien naprawić to tym razem szybciej. Niestety trochę to zajmie, ale nie ma co się przejmować. I nasz wspaniały... Nie wiem jak go nazwać. Ale nasz wspaniały czcigodny znowu będzie mógł machać młotkiem na wrogów. Z normalną kamerą. Kaptur wędrowca. Ciekawy przedmiot jest związany z tą Aksataną. Czy jakoś tak? No jak zapewne wiadomo, co jest to broń, która co ciekawe nie była na liście, ani tam na tych wszystkich rzeczach, więc jakikolwiek jest sposób jej zdobycia, a wydaje mi się, że to jest do tego, wiecie, ostatniego Haderna, musiałbym być tajemnicą i tak jakby celowo nawet nie było zdradzane. Wiecie, że coś takiego istnieje, czy tam, że da się coś takiego zdobyć. Uwaga i unik. Dobra, udało się. Prawda, trzymam delikatnie obrażenia, ale się udało. Tak, już wyciczyłem to wszystko. Teraz trzeba chwilę tylko przeczekać, aż przestanie śmierdzieć. Albo zrobić tak. I okej, tu jest przeciwnik. Okej, odbiło się. Nie zepsuło. I tak. Nie trafił, dobra. I tak, tu jest ta dziura, ale pomimo szczerze, że tam nie zaglądałem i... Bo możemy dzisiaj nawet tam podejść jeszcze zanim pójdziemy walczyć z tym całym przeciwnikiem. I w sumie jeśli tam teraz pójdziemy, to może grzybki zdążą się odnowić, to będziemy mieli tego jeszcze więcej. Więc tak. Delikatne podleczanko. I co to za miejsce w ogóle? Wiecie co, sądząc po stylu, podejrzewam, że wiem. A tego nie czytam, bo potem jak ten cały Solomon czek mi tam będę zbierał. Skamieniałe zimowe szkło? Co jest do ostrza męczennika? Wow. To może jednak jego bronią jest to? Nie wiem, wiecie, to mnie już męczy, ale... Okej. Okay. I faktycznie, póki co to działa tak, że tam, w tej lokacji, w której zdobywało się broń, są dla niej ulepszenia. Fajnie. Fajnie, nie będę zaprzeczał, naprawdę fajnie. Jedne co, to tylko mi daje zastanawiać, czy powiedzmy postacie są w podobnych miejscach do broni, chociaż nie. Już udowodniliśmy, że nie. Cały Solomon ma jakąś interakcję specjalną, wiecie, z maczugą. W sumie z... No z... to jest chyba maczuga nawet. Chociaż maczuga była bezpośrednio bliżej Tiela, jeśli się nie mylę. Więc tak, to nie jest, wiecie, że bronie i postaci muszą być blisko siebie. Okej, okay. I unik. Okej, okay. Teraz tam zaczął się smrodzić.
A to oznacza tylko tyle, że no, muszę na spokojnie do tego podejść. Nie wpaść w truciznę niepotrzebnie. I niestety, stało się. Nie jest ona aż taka groźna, wiecie, no ale jednak trochę ran mi spowoduje. Ale mniejsza. Idziemy jeszcze na bestijkę, czemu nie? Znaczy dodatkowe te tary. Jak widzicie, nie jest to wielki problem. No. I szczerze powiedziawszy, większym problemem może być to, że stracimy tutaj życia trochę przez tą truciznę nawet niż cokolwiek innego. Ale okej, mamy dużo grzybków, mogę ich trochę zjeść, więc ja. I w sumie powiem szczerze, fajna sprawa z tym, że mam teraz kila dla ostrza męczennika. Szkoda tylko, że samo ostrze zostawiliśmy gdzie indziej, więc zamontować zamontuję. Ale nie teraz, więc tak. Zjemy kolejnego grzyba. I tak, to się odnowiły, mógłbym iść tam po kolejne, ale czy będą potrzebne aż tak? No nie wiem. Ale tak, życzę szczęścia. I zaklęte sanktuarium. Ciekawa sprawa. Zaklęte sanktuarium. Wcześniej chyba tego napisu tu nie było. Dobra, na spokojnie. Nie ma co się śpieszyć. I tak mamy sporą szansę, by wygrać. Więc tak. Muszę tylko ostrożnie tylko podchodzić, żeby nie stracić moich 100 ładunków. Dopóki mam 100 ładunków, to jesteśmy na wygranej pozycji, naprawdę. Mówię wam to. Okej, wyskok. Tak, taki. Oczywiście plecami też zdaje obrażenia, bo jakby inaczej. Okej, w ogóle coś jest zatłute? Jest, delikatnie. Więc dobra. Nawet nie będę czekał, żremy grzyba. Ja po prostu nie chcę stracić ładunków. A jak widzicie, tak. Jeśli będziemy ostrożnie podchodzić do tego i żreć grzyby wtedy, kiedy jest to konieczne, to jest po prostu oszczędzać na nich. Mamy sporo szansę dzisiaj wygrać i się zemścić na bossie, który ostatnio nas pobił dosyć solidnie. I dobra, tak. Ponawiamy sytuację. Jeszcze taki cios, dobra. Jak widzicie, jest w porządku. Skamienienie w powietrzu. Największa magia świata tej gry. I pokonany. Ot tak. Przebłyski. Dobra, też przebłysków nie wiem, czy to dużo, czy nie, szczerze. Bo nie w sensie, wiem ile to mniej więcej, ale nie sprawdzałem, ile mi jeszcze brakuje, wiecie, żeby móc bezpośrednio mieć ten, już komplet na nim. Stwierdziłem, że tak, po prostu spróbuję mieć kompleta. I przy okazji, patrzcie, jakie ładne schodki się teraz tutaj zrobił pokonanie bossa. No. Więc dobra. Można iść naprzód przed siebie. Zobaczyć, co się dalej kryje. Ale szczerze, to co tu się wydarzyło, naprawdę zachęca mnie do pójścia po ostrze męczennika. Ona tu ciągle była? Nie, wydaje mi się, że nie. To uroczysta ofiara oraz złoty dzwon. No, uroczysta ofiara to było coś związanego z tą pieczęcią całą, więc mam coś tylko dla pieczęci. He served as a slave, a guardian, that they would worship unfettered, enshrined in ice. Can you blame them? The perversity of living has always been its ever-changing nature. Sick. So, then, would you like another sip? Oczywiście, że tak. I czy możemy w ogóle jakiegoś skilla wziąć? 4025, 15,2,5. To jest w miarę tania tutaj. Drogie, czyli dużo przebłysków potrzeba. Dobra. I powiem szczerze, chociaż osobiście bym najchętniej teraz powrócił
Bo ile by tylko zdobyć... Ostrze męczennika... Nie wiem, czy wydaje mi się, że to jest jego miejsce, szczerze. Jego i właśnie ostrza. W dalszym ciągu nie będę ukrywał, wydaje mi się, że on jest prawowitym właścicielem ostrza męczennika. On wspomniał coś o lodzie, więc tym bardziej wszystko pasuje. A co to? Podaj napis? Pierwsza wizja przyszła do mnie jak sen na jawie. Wrzucony do ogromnej komnaty ujrzałem dziewicę ukoronowaną zimowym szkłem. Jej dłoń padła na moje gardło, a ja zadrżałem. Żołnierz zwrócił do teraźniejszości, ale jej uścisk pozostał lodowatą obrożą na mojej szyi, łącząc nas na zawsze. Okej. No cóż. No cóż, nie wiem co więcej powiedzieć. Poza tym, że zdecydowanie warto byłoby powrócić i wziąć ostrze męczennika, gdyby nie wytrzymałość wątpliwa. Wiecie, w sensie pasek wytrzymałości obecnej postaci. Chciałbym na pewno ostrożnie podchodzić do rozgrywki wtedy. Chociaż z drugiej strony patrzę na to, ile biję tutaj. Pomyślcie sobie, ile będę bił ostrze męczennika, jeśli bym naprawdę miał je wyekwipować. Dobra, może zrobimy tak. Jeśli nie mylę, w miejscu tym głównym, startowym, jak zwał, tak zwał, był ten jeden gościu, który miał... jak to się nazywało? Te kwasy. Były tam chyba dwa kwasy, więc... tak. Każdy był za 2500, jeśli się nie mylę. Więc powiedzmy tak, jak zbieram 5000 taru, albo będę bliski śmierci, odchodzimy stąd i powrócimy tutaj już z ostrzem. Oczywiście nadal tą postacią, bo nie ukrywam, nie po to ją rozwijamy, żeby ten jego w sumie, żeby potem zrezygnować nagle z korzystania z niego. Więc tak. Ładna lokacja. I szczerze pasuje mi naprawdę do niego ten klimat jakoś tak. Ma tą zbroję i tak dalej, ale... Tak, wydaje mi się, że to jest jego miejsce na tym świecie. Wyraz jest ich dwóch, co tutaj trochę komplikuje sprawę. Okej, teraz unik. Wspaniały. Łyknij grzybka, mój drogi... Powiem na imię jakoś na E. Ale nie pamiętam już, więc niestety... Teraz nie będę musiał do niego prawidłowo zwracać. Wow. Nie, definitywnie strasznie dużo bije tym, więc... Tak. Definitywnie warto pomyśleć o tym. Dużo przejść. I co my tu znowu mamy? Przebłysk mądrości, okej, fajna sprawa. Coraz mniej tego brakuje w takim wypadku, żeby już osiągnąć komplet. I... Okej, kolejny raz ten wróg. Okej, jeśli cała seria w niego wleci, to na pewno nie ma szans przetrwać. To dopiero by było, gdybym miał ostrze. I tak wiem, że o nim dużo gadam, ale... Wow! W tym ciągu po prostu ostrze męczennika jest chyba moją ulubioną bronią. Więc ciężko byłoby mi o nim nie mówić. Wiem, zaskakujące, ale no prawdziwe. Dobra, nie zdążyłem przed nim. O, ta bestia jest. Okej, chodź. Bawimy się bestyjko. Przebłysk uczucia. To chyba coś nowego. I teraz tak. Idąc coraz głębiej i głębiej, wydaje mi się, że możemy bardziej sobie zaszkodzić niż pomóc. Tak. Więc tak. Po prostu zrobię co miałem zrobić i... Mówię, powrócimy po te całe kwasy i zamontujemy może je już do jakiejś broni. Co w sumie by wypadało. I chyba nie muszę mówić do tej broni, prawdopodobnie to zamontuję. Albo do młotka i dłuta, powiem szczerze, albo do ostrza męczennika.
Już zrobił może tak, że nawet powiedzmy, że porówno, czyli po jednym kwasie. I co my tu mamy jeszcze? Kolejny grzyb. Okej. 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 Trzeba bez uczucia. Nieźle. Mhm. Dobra. Świetnie nam idzie, póki co. Problem w tym, że naprawdę, jeśli tak dalej pójdę, to mogę się gdzieś zgubić. Tyle będzie z mojego powrotu. Chociaż z drugiej strony może nie będzie aż tak źle. I tylko ja niepotrzebnie tu histeryzuję. Okej. Powiem szczerze, mnie to miejsce jednocześnie przeraża, jak i cieszy. To są te duchy, wiecie. Te, które zawsze się pojawiały w jakichś takich specyficznych momentach. Tym razem widzę, że mają moce lodowe, tak jakby ich moce były związane z tym, w której lokacji jesteśmy. A wiecie, tak ktoś na zasadzie, każda lokacja ma swoje duchy. I ich obecność ogólnie tutaj mnie niepokoi, czy cieszy? Niepokoi? Kwas hartujący! Ha. Jak fajnie. O właśnie, przecież już zdobyłem jeden kwas. A, to teraz mamy 4, wiecie co? Ha. To może, jeśli by udało się zdobyć jeszcze gdzieś jeden. Jedna brońka na... plus 5, czy jakoś tak? Może to w ogóle możliwe. Nieźle. Nie, ale nie spodziewałem się znaleźć tutaj kwasa. Już jednego gdzieś znalazłem, nie pamiętam, czy to było tutaj, czy gdzie. To już było sporo, co dopiero teraz. A, i teraz tak, w ogóle gdzie jestem? Taka dziura. A, tutaj co jest? Czy ja się tędy wczołgałem? Szczerze nawet nie wiem. Ale dobra. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie. Znajdę drogę powrotną, mimo wszystko. Nie jest aż tak źle. Spokojnie, nie umrę. Jeszcze. Już nie ukrywam, bezpiecznie bym przeczuł, gdybym miał więcej życia niż mam. Ale nie ma zamiaru umierać, jak już powtarzam. Ale dobra. Czyli, a swoją drogą, czyli cała lokacja chyba się opiera o tym, żeby iść coraz głębiej, więc... Tak. Jakaś krzynka w środku. Duchowy kamerton i maść steru. Okej, okay. Nie wiem czym jest jedno i... Nie, dobra, maść steru to akurat wiem. Spotkałem się już z nią. Jest to po prostu bardzo duża ilość gotówki. Więc tak. I mogę iść coraz to głębiej i głębiej i głębiej ponownie, ale nie czuję, żeby to był dobry pomysł. Ołtarz męczennika. Nie wiem czemu. Nie czuję, żeby to był dobry pomysł. Ale co to tu jest? Nie wiem, ale muszę pogadać. The enshrined wait, watching the immaculate for thousands of years. They will not stir until the ascension. They wait for her to deliver them. Here, drink fully, warm your bones. Mhm, oczywiście, że się napiję. Chociaż to było głupio, bo w ten sposób wrogów odnowiłem. I można było się spodziewać, że tu będzie jakaś większa akcja. Ale powinienem iść po ostrze, ja to mówię. Już bez ostrzemy czynnika tutaj będzie ciężko. Jednak preferuję zrobić jeden porządny cios, czy coś. Nie, wiecie co, nie. Dostałem jeszcze okazję, żeby się wycofać. I ja to lepiej zrobię. Naprawdę. Wiem, że może was to dziwić. Ale tak. Bo zawrócę. Kupię kolejne kwasy, ulepszę sobie ostrze na plus 4. Tym samym czyniąc je po prostu bronią, która jednym ciosem będzie połowę HP zabierała, mam nadzieję. Albo ulepszę sobie to coś na plus 4. I tak. Wiem przynajmniej gdzie mam iść, to będę wiedział, którym to muszę zwiedzać tę lokację, żeby nie dojść. Wiem, dziwne, ale po prostu chcę zobaczyć jak największą część, wiecie, świata. I lokację, żeby potem nie płakać, że muszę tu powracać.
bo nie pominałem gdzieś. No wiem, jakiś tam święty plaster miodu czy coś. Cokolwiek, wiecie, no. Po prostu. Ja. Lepiej dokładniej pozwiedzać wszystko, niż potem żałować się. Tam definitywnie jest jakieś przejście późniejsze. W ogóle to jest pełno przejść tych lodowych takich dziur w ogóle. Na pewno dam radę w ogóle z tym wszystkim? Dobra. To co jest w ogóle? Dziurka Red Dream. Jeszcze bardziej potwierdzają mnie w moim przekonaniu, że to jest lokacja dla niego. Skoro to było ostrze męczennika, jest to jego lokacja, można powiedzieć. Wydaje mi się, że to też ostrze tu właśnie powinno być. Okej, tu jest kolejna bestia. Ja w sumie na tym mówię bestia, ale co to tak naprawdę, co nie wiem. I dobra. Jeśli będzie źle mi się grało, to w takim wypadku powrócę, powiem wam szczerze, że dłuta i młotka. Ale na obecny moment tak. Powrócimy po prostu pod ostrze męczennika. Wiecie, głównie chodzi o to, że zdobyłem nową zdolność, nie wiem jak ona działa, chciałbym zobaczyć. I to nie chodzi tylko o to, że nie wiem, po prostu osobiście, że nie wiem. Co nawet miałem powiedzieć, że nie miałem okazji zobaczyć. Haderna tak szybko i łatwo pokonałem, że chyba nie zrobił żadnego triku. A, jest tam zejście niżej, jakieś przedmioty, okej. Ale nadal nie czuję, czy to jest to miejsce, w którym byłem wcześniej, czy nie. Dobra, wyrywaj sobie tą głowę, rzuceniu. Nie powiem, żeby mi to przeszkadzało i... Definitywnie nie, to nie jest to miejsce. Jakieś inne. I zabłądziłem. Inaczej mówiąc. Znaczy nie, żeby to był wielki problem, ale... Tak, delikatnie pobłądziłem. Więc no... Próbując iść, tylko zmienić broń. Uważa się, że jeszcze dojdę gdzieś, nie wiadomo gdzie. Znajdę jakiś skarb. Nie wiem, czemu naprawdę mnie to wyglądało na pułapkę, to miejsce przed chwilą. Ale tak. Na szczęście to pułapką nie było i... Okej. O proszę, znalazłem skrót. Chyba. Zresztą się przekonamy. Ale i tak, super sprawa, że udało się i... W sumie... Nie wiem, czy jest sens pokazywać wam całą drogę z powrotem, może po prostu... Spotkamy się już na miejscu? A może? Nie wiem. Nie, zdecydowanie muszę po prostu skupić się bardziej na nowościach, a nie tylko na powtarzaniu chodzenia w tej wewte, więc tak. Ja po prostu pójdę po ostrze. Jak już odbiorę, zobaczymy tą nową zdolność, inne rzeczy. Ulepszymy je. No, zdecydowałem, że tak, jednak będzie lepiej je ulepszyć i potem ewentualnie pobawimy nowymi rzeczami. I tak, widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy na miejscu. I jak zapewne widzicie, wybrałem sobie, wziąłem sobie jeszcze mieczek zanim coś. Na wypadek, gdyby mi się nie spodobało, wiecie, żeby po prostu odzyskać, że tak nazwę, młotek szybciej. Więc tak, zapisujemy tutaj. I zanim jeszcze bezpośrednio zajmę się ostrzem męczennika, są dwie rzeczy, które chciałbym zrobić. Pierwsza to przeczytać opis tego czegoś, co znaleźliśmy. A druga... To po prostu zobaczyć, ile bije normalny, a ile potem po czterech kwasach. Więc tak, pierwsze to jest skamieniałe zimowe szkło. Na okruch zimowego szkła pasuje do ostrza męczennika. Choć od dawna skamieniałe to zimowe szkło, migocza słabymi refleksami. Męczennicy węczają te klinoty za ochronę umarłych i umierających. Ich skostniałe ciała stają się reliktami. Obracają się w pył, jednocześnie jednocząc się z najbardziej pobożnymi braćmi. Okej. Ciekawy opis. Ale dobra. Zanim coś dalej, co jeszcze? Jak mówiłem. Idziemy szybko kupić sobie kwasy. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że był za 2,5, a nie za więcej. I jak już kupimy, to tak, następne coś się pomyśli.
shall we engage? I'll gladly accept any tar as payment. Aha, 2,500. Dobra, wykupiłem wszystko. Dwa razy kwas. Możemy iść teraz. I jakoś tak... Ciężko powiedzieć, czy na pewno jego broń, czy coś. Najbardziej mi do niego pasuje. Na pewno bardziej niż do pozostałych postaci. Tiel, jako że jest taki, wydaje się być strasznie lekką postacią, bardziej mi pasuje do niego właśnie dłuto. Jak mu tam Haros, taki typowy, po prostu podstawowy gość, to wydaje mi się, że ten mieczek zwykły. No, Solomona już odkryliśmy, co jest jego bronią. Więc tak, ostrzemęczennika zostaje tylko jedny bez właściciela. Oczywiście tutaj muszę być bardzo ostrożny, bo niewiele ci osób mogę zrobić ostrzem. Po prostu bez przemęczenia się. I teraz tak, jeden cios. 21? Co? Nie rozumiem czegoś. Czyli co, ostrzemęczennika bije mniej niż tamto? 23. Że dobra, tam są w sumie podwójne uderzenia, można powiedzieć, poniekąd. Tak, tam będą trafić i młotkiem, i dłutem. Ale okej. 23 z tymi wszystkimi ładunkami. Na dwa ciosy padają. Okej. Mam teraz 4 kwasy. Mam nadzieję, że każdy kwas jeden to daje od razu ulepszenie. A nie wiecie, jakieś takie dziwne bajery, że... Jeden, potem dwa, potem dajmy na to 4 i tak dalej, po prostu... Czy coś. Po prostu co? To byłoby dosyć wredne. Ale mniejszej przy okazji mamy jeszcze też uroczystą ofiarę, która wzmacnia efekt uzdrowienia wzmocnionych hipostr. I tego zapomniałem jeszcze przeczytać opisu. A jednak wolę. Ofiara używana do odblokowania tajemnic zniszczonej pieczęci. Pieczęć budzi się, gdy krew wypełnia znaki wyryte na jej powierzchni. Uroczysta ofiara miała pierwotnie przyspieszyć rytuał odrodzenia. Odbawieni krwi wybrańcy mogli łatwiej się wyślizgnąć ze swojej ulotnej formy? Okej. Okay. Nie rozumiem, ale niech będzie. I uwaga, uwaga. No, pieczęć jakoś ulepszona. Czy coś to zmieniło, nie wiem. Ale tak. I to jest najważniejsze. Montowujemy szkło. Rękojeść jest zimniejsza na środku instruowanego gniazda. Cześć takiego, hura. Okej. Okay. Dobra, sądząc po tym, co tutaj widzę, to będzie jakieś lodowe ostrze w ogóle możliwe do stworzenia, fajnie. I to jeszcze rzadkie ziemuszku. Może być dokładnie na ostrze, nawet nie wiem, co to jest, ale okej. Ulepszamy. I czy są jakieś informacje, czy nie? Powiem szczerze, nie jestem pewien. Broń nie zmienia swojego wyglądu. I okej, nadal wymaga to... Nie, teraz chyba dwóch będzie wymagało. Jeśli tak, to kosztowne. A nie, dobra, dalej pojedynczo. To już 4 narzucimy, będziemy mieli prawie maksymalną moc tego ostrza. I tak, następne co będziemy ulepszyć, to definitywnie będzie młotek, ale póki co bierzemy to. I teraz zobaczymy, ile to będzie biło. Wydaje mi się, że dużo. Był 23, 4-krotne ulepszenie. Zobaczymy, ile naprawdę to da. Są jakieś informacje w ogóle o tym, ile kwasu użyliśmy? Nie to... Czemu te... Pewne przechodzenia są takie długie? A, jest napisane plus 4. Więc faktycznie tak. Plus 4. Muszę tylko znaleźć przeciwnika, który będzie skłonny to po prostu pozwolić się trafić. Wiecie, głównie dlatego, że chcę zobaczyć obrażenia. A potem wracamy już do tych lodowych zakamarków i będziemy zwiedzać wszystko. Tym razem z ostrzem męczennika, które mam nadzieję nie okaże się błędnym. I uwaga, uwaga! Jednym ciosem ich powalam. No ale nie ma co się dziwić, to jest mocno wzmocniona broń. Masło myślane, mocno wzmocniona. Powolna, musimy być ostrożne, ale tak. I uwaga, bijemy 51. Dwa ciosy na niego, no. To była dobra decyzja. Pewnie z młotkiem byłoby podobnie. Ale tak, jakoś tak. Wydawało mi się ostrze lepsze. Ten przeżył, tylko 46 dostał. Dobra, powiem szczerze, że ta kalkulacja obrażeń jest dziwna, ale mniejsza z tym. Najważniejsze, że tak, że ostrze i tak jest ulepszone i... Możemy dzięki temu już łatwiej sobie radzić z niektórymi przeciwnikami.
Okej. I w sumie tak. Powinienem już chyba przerwać i spotkać się już na miejscu. Dobra, w sumie też tak zrobię, nie będę marnował czasu antenowego. No dobra, jesteśmy z powrotem. Co prawda nie dotarłem już do tych ludowych segmentów, ale chcę po prostu zobaczyć, jak będzie ostrze się sprawowało od razu przeciwko nim. Dwa ciosy. Inicjalnie nie będzie to łatwe. Muszę przyznać, że pewnie... Aha, będę trzymał dużo obrażeń, zanim się nauczę walczyć ostrzem ponownie przeciwko nim i tak dalej. Okej. Nie, była to może najmądrzejsza decyzja, ale nie będę też płakał z tego powodu. Ostrze nadal jest bardzo porządną bronią. Więc tak. I zdecydowanie ma większy zasięg. No, oni nie stanowią żadnego zagrożenia, jeśli walczy ostrzem. Ale może dojść do sytuacji, kiedy będą rzucać swoimi głowami, ale raczej będą oni rzucać, powiedzmy, z tego powodu, że tak. To chciałem. Może właśnie nie zdążę bardziej niż, że nie mam siły przemiałowej. Bo tu jedną kwestią właśnie jest taka, że mało wytrzymałość może się odbić na tym, że nie zawsze dam radę ich dobić na czas. I teraz tak, żeby się go pozbyć do końca. I teraz tak. Zdecydowanie muszę ostrożniej grać. Nie polegać na dużej ilości ciosów, to nie jest młotek. I dobra. Swoją drogą teraz, jak jest taka sytuacja, w której mamy dużo tych leczniczych grzybów i innych rzeczy, chciałbym sprawdzić też jedną rzecz. Prawdopodobnie to mnie zabije, ale... Szkodliwe grzyby, muszę po prostu zobaczyć, co one robią. Prawdopodobnie podejrzewam, że jak mówiłem, będą mnie ranić czy coś. Ale chcę sprawdzić, bo... Mam szczerze, że każdy przedmiot tutaj ma to coś i jest to coś, to całe zaznajomienie z tym, więc obstawiam, że może, jeśli się zaznajomimy, to będzie coś dobrego. Ale póki co... 40 obrażeń odcisnę przez... 16 sekund? Najmniej zyskujemy odpowiedź na wrażenia trucizny. Piękne, ale... Też mi powiedziałem, po dwóch grzybkach już się to aktywowało. Ja wcześniej wiedział, że to po dwóch grzybkach to bym coś szybciej zrobił, ale... Wow. Hej. Naprawdę, mówię szczerze, że to jest dziwne, zawsze... Zawsze mi się wydawało, że to trzeba więcej żreć, żeby się zaznajomić, żeby więcej używać już tutaj dwa razy. Hej. Szkoda, że dopiero teraz się dowiedziałem. Pewnie gdybym wiedział w tej lokacji wcześniej, to bym już nie miał połowy tych problemów, które miałem. Ale tak, mniejsza to. Przebłysk kolejny, na wszelki wielki grzyb. Taki zwykły. Dobra. I w takim wypadku, teraz kiedy już mam to wszystko ogarnięte, co? Idziemy ponownie tam, gdzie byliśmy. Tym razem, miejmy nadzieję, znajdziemy tam... Trzeba w sumie co mamy znaleźć. Miejmy nadzieję, że się nie pogubimy i nie zginiemy, ale jednocześnie tak, nie ma co się przyjmować jakoś wielce. Więc idziemy tutaj, oczywiście. I nawet jeśli pokonamy tam bossa, ostrzegam tylko, że kolejne epizody, bądź epizod, dalej będą z tej lokacji jednak. No nie ma przebacz, że po prostu muszę to pozwiedzać dokładniej. Okej, i teraz jak to wygląda na nim? Okej. Muszę ostrożnie podchodzić do walki sami w sobie, ale... No... To jest dobrze. Po prostu. Nic zdać nie zdjąć. Mogę ich pokonywać bezproblemowo, po prostu... No tak, tym ostrzem. Bardziej pewnie to jest kwestia ulepszeń niż samego ostrza, ale... I teraz to było tam czy tu? A, dobra. Jako, że tu jest przedmiot, to definitywnie to było tu. Natomiast może warto byłoby zobaczyć też, co robi moc ostrza. Więc... Biera lodowych właściwości.
Dobrze czułem obrazku. Co to powoduje bezpośrednio? Szczerze nie widzę. Ale dobra, może się okaże za chwilę. Okej. Nie wiem, może zadać dodatkowe obrażenie delikatnie czy coś. No szczerze, ja naprawdę nie widzę. A jeśli to jest tylko czysto estetyczne, to takie... No... Znaczy są jakieś dźwięki jakby... Jakbym tłukł to szkło? Jakieś czy... lód? Więc może coś z tym związane, nie wiem, że jak to stłukę, to nagle jakąś supermoc zostaje, czy coś? Nie wiem. Dobra. Dobra. Mówiąc szczerze, nie wiem, co to powoduje. I tak, jak jeszcze co mam chwilkę, to bym poszedł po prostu zobaczyć, co jest tutaj. Będę wiedzieć jakoś daleko lasu. Okej, okay, jak widzę wrogów i tak jak ścieżkę do góry, to nie. Lepiej zejść na sam dół i zobaczyć, co się tam kryje tak naprawdę za tym posągiem, bo tam chyba jakiś posąg był, jeśli się nie mylę. I teraz tak. Tak. Skamienienie. I tak. Okej. Okay. Czyli już znam strategię, po prostu ostrożnie wymierzać ciosy. Skamieniać między nimi, a nie przed lub po nich. A to rzeczywiście, to, czy muszę skamienić, czy nie, to jest już kwestia sytuacji, powiedzmy, odosobnionej, bo nie zawsze trzeba. Ale zazwyczaj warto. I niestety wpadłem prosto w głowę. Tym samym się zatrzymając. A spokojnie, na to nie, nie, to jest właśnie łatwy lek teraz. I chyba jesteśmy już właśnie przy spodzie, więc... Ciekawe właśnie... Nie zawsze mam energię na trzy ataki. Czasami mam, czasami nie. Więc taka dziwna sprawa dosyć. Dobra. Zero nektaru. Fajny grzybek. Niby trujący, ma jednak... Podający przed trucizną, jeśli się... Ma wiedzę na temat tego, jak rzucić te grzyby czy coś. Ciężko mi to określić. W ogóle patrzę. Normalnie jakby gość jakby chciał sparować mnie. Okej, okay, kolejny przebłysk. Przyjemna sprawa, powiem wam szczerze, patrząc na to, ile przebłysków jeszcze potrzebujemy do wymaksowania jego. I szczerze, wiecie, nie chodzi o to, że on jest aż taki super czy coś. Dlaczego? Dlatego, że jego chcę maksować czy coś. Kwestia tego, że chcę go wymaksować, jest taka, że korzystam z niego, bo mi się podobają jego skille. Nie jest on może, no, jak mówiłem, najlepszy całkowicie, ale... Skoro i tak już z niego korzystam, to warto byłoby zobaczyć... Nie wiem, za odlokowanie wszystkich nie poznam jakiejś większej historii czy coś. Tak. I w sumie... Czemu by nie? Wezmę przypomnienie siły, nauczę się kopać. Jak mówię, chcę rozwiązać wszystko pomału, więc tak. Yet still I seek it. Our venerable order has slaughtered hundreds. And for what? So the magistrate could redraw the borders of our realm? Claim victory over an ill-equipped enemy? Over children who can barely raise their swords? Jakieś takie nieprzyjemne dosyć. I teraz możemy... Zamiast za odjęcie niewielkiej ilości zdecydowania, kopnij przeciwnika. Jak sobie kopnąć i kopniak go ogłuszy. Okej, okay, dobra. Nie wiem, czy jest to aż tak warte, ale czemu nie? Więc teraz idziemy. I oczywiście jestem pewien, że tu jakiegoś bossa dostaniemy czy coś. To nie może być takie proste. Uwaga. No wypij nektar. Więc jeśli trzeba coś pić, ruszać, brać, to... Osobiście podejrzewam, że to jest tylko połowa sukcesu. Okej, okay, super, napiłem się nektaru i... O nie! Chyba ten nektar jest jakiś zatruty czy coś, bo... Wygląda jakbym umierał od niego. Dosłownie jak zawsze. Powiem szczerze, nie rozumiem, co ta gra ma naprawdę z umieraniem, ale... Tak. Otwieranie nowych rzeczy Haderna. Śmierć.
to śmierć? Po prostu ciągle wszystko wygląda, jakby się ubierali. Okej. Teraz definitywnie wiem, że ostrze męczennika jest w dobrym miejscu. Nie wiem tylko, czy na pewno moja postać jest w dobrym miejscu, ale... Cokolwiek to jest za wróg, wow. To jest... Tarsus, pierwszy męczennik. Szczerze nie wiem, jak mam z nim walczyć w ogóle. Na obecny moment. Ale z nim się da walczyć. Aha. To on poszarżuje sobie, a potem przystaje. Dobra. Serio 51? Biję dokładnie tyle samo, ile biłem wtedy tymi moimi... młotkami, że tak to nazwę. Okej, okay, teraz będą szarże. Czy nie? Będzie po prostu atak. Okej. Okay. Jeśli ty się wzmacniasz... To ja w takim wypadku... Nie mogę? Ja już też mogę. Ale po prostu... Gra mi nie daje. Dosłownie. No, zobaczcie, po prostu mi gra nie daje. Okazji. Okej. Okay. Powiem szczerze, moim zdaniem to jest bardzo dziwne, że nie mogę aktywować swoich mocy tutaj. Mocy, na które uczciwie zapracowałem. Okej, okay, dobra. Wniosek kolejny. W tym mrozie jakby się, takim jakby otrzymujemy mocne obrażenia. I ponownie. Może złe przyciski kilka, może to było to? Nie. Definitywnie nie. Okej, okay, teraz znowu jeździ. Więc ostrożnie. Zżyj grzyba, ale ostrożnie. Dobra. To, co muszę im przyznać, to, że dobrze telegrafują ruchy tego bossa. Dobra, teraz musimy też podejść do tego znacznie spokojniej. Wiecie, nie chciałbym stracić moich 100 ładunków. A niestety, jeśli nie będę teraz ostrożny, to je utracę. Więc tak, grzybki przede wszystkim. Pokonany. Zgaduję, że to nie koniec, ale póki co pokonany. Dawaj drugą fazę. Wiedziałem po prostu. Ja po prostu to czułem. Mówię wam szczerze, ja to czułem. Powiedzmy, że Hadern najnowszy, no, mnie tego nauczył. Zawsze spodziewaj się po przeciwniku drugiej rundy. I... Okej. Okay. Póki co wydaje się być spokojny. Dużo szybszy na pewno, ale spokojny nadal. Więc... Pojedynczy udany atak z wyskoku powinien wystarczyć na jakiś czas. I tak łatwo się nie poddam. Nie ma. Nie stracę moich 100 ładunków. Nie po co je farmiłem. Nie wiem, ile zajęło mi farmienie ich, ale jakiś czas powiedzmy. Jakby teraz je nagle tak utracić. O, okej, okay, przewrócił się. Okej. Okay. Tak. Tak, jasne. Okej, okay, skamienie mnie tu uratowało definitywnie. Gdyby nie ono, bym się pewnie wziął i rozłączył. Z tym... Czcigodnym Radimem, czy jaką tam... Oj... Zeżlemy wszystkie grzybki pewnie, ale ja tak się łatwo nie poddam, ja tutaj wygram. Muszę tylko naprawdę teraz przyjąć pozycję bardziej defensywną. I reagować na jego akcję, a nie samemu powodować różne rzeczy. Ale tak, jak widzicie, jest blisko.
Mimo wszystko dam sobie radę. Szczerze, tym razem miniaturę zrobię bezpośrednio z gry. Nie będę szukał jakichś tam dziwnych scenek, chociaż była w sumie odpowiednia z tym kielichem. Ale nie wiem. Nie, ja przegapiłem ją, ciężko będzie teraz odtworzyć. Dobra. Dobra. Nie, nie powinienem tego robić. Okej, nie wiem co tu się stało, ale to było chamskie. Mówiłem szczerze, że to było chamskie, to cokolwiek się tutaj teraz stało. No cóż, teraz będziemy bez ładunków. Red Dream, tak. Czyli co, mamy ograniczony czas na tę walkę? Okej. Czemu w sumie właśnie nie okej. Dobra. Jeszcze jedna próba na tym odcinku, a potem kończymy. I w sumie daje mi to tylko okazję do zrobienia lepszej miniatury. Ponownie. Więc dobra. Nie da się tego przyspieszyć? Pominąć? Nie. Da radę, dobra. Da radę. Nie, ale to akurat była hamowa po części. Czy tak. Aha. Nie, dobra, chyba sam wpadłem w te, tak jakby śnieżne odmęty. Dobra. Czyli tak, to w takim wypadku wszystko była tylko i wyłącznie moja wina. Barna jest tutaj jasno zarysowana. I teraz ile mówimy? Ja się nie dowiem, jak na złość. 40, to te ładunki pewnie się dają. Myślę, że na potę się zawiodłem. Liczyłem na to, że one będą skuteczniejsze. Ale dobra. Nie no, te ładunki są przyjemne, powiem szczerze, ale bez nich też da radę wygrać. Okej. Okej. I okej. Swoją drogą przydałoby mi się jeszcze pewne rzeczy, których tutaj teraz nie mam. Ze sobą. Znaczy mówiąc szczury. Szczury niby obniżałem tą, co... Nie pamiętam, co zdecydowanie, czy jakoś tak, ale... Szczury leczą lepiej niż grzyby. Więc wiecie. Swoje powody, żeby chcieć szczur. Chociaż to jest zaskakujące, nie. Jeśli będziemy ostrożni, może nawet wygramy na spokojnie, nie tracąc życia. Tak, druga sekwencja jego przejeżdżania. Nie ma niej. Okej. Okej. A to numer dwa. Której tym razem wiedziałem już tak całkowicie. Nie tylko się domyślałem. Więc teraz muszę być ostrożniejszy. Ale tak, damy radę. Jest, zagwarantuję, że damy radę. Teraz jestem wystarczająco daleko, czy jeszcze nie? Chyba tak. Dobra. Tak, jestem wystarczająco daleko. Dobra. Okej. Jeden grzybek, niech będzie. I zdecydowanie fajnie klimatycznie to wygląda, ale
Ostrze męczennika nie jest najlepszym wyborem na starcia tego typu. Czekam się dla Redrima. Czekam tam. Tak, chyba Redrim. Nie, żeby to był wielki problem, wiecie, no. Ja i tak wygram, ale... Ale tak. Mimo fajnego, klimatycznego wyglądu i wydaje mi się sensownego połączenia, to mi się wydaje, nie jestem przekonany w pełni. I gra też tego nigdzie nie mówi. O, chyba albo mi się wydaje, albo... Nie, dobra, to tylko to światło tak powodowało. Okej. Okay. Właśnie wydawało mi się, że tutaj ogólnie mówiąc jest wszędzie już ten cały śnieg. Już tak nazywa się te możne chmury, ale na szczęście nie. Jak widzicie, one są chyba nieruchome. I tylko to mnie tak oślepiało. Za to mam też złe wieści, bo grzyby mi się kończą. Tak całkowicie. Także już nie mam w ogóle w zapasie. A się do tego dojdzie, to nie wiem, jak ja mam z nim wygrać. Poza tym, że muszę ostrożniej podchodzić i może nie robić tylu ataków. Tylko raz na jakiś czas z kimś właśnie takim silnym spróbować uderzyć czy coś. Dobra. Dobra. Niestety obawiam się, że wyjdzie z tego kolejny godzinny odcinek. Szczerze, już niewiele brakuje do tego. I tak, teraz wiem, że zrobiłem delikatną głupotę. Ale tak. Lepiej zrobić taką delikatną głupotę, niż zlamić totalnie, tak jak to tak jak to miało miejsce ostatnio. Okej. Okay. Grzybek, przedostatni i ostatni. Okej. Okej. Jeśli nie będzie trzeciej... Jeśli nie będzie trzeciej fazy, to wygraliśmy. Przynajmniej ja tak uważam. I... Martyr... The Martyr. Męczennikowano męczennika. I mam tutaj przebłysk błahości. I co? I to tyle? Ale to wszystko było tylko po to, żeby zrobić przebłysk błahości? Szczerze zawiodłem się. Okej? Okay. Wcześniej było nieruchome i w ogóle, a teraz nagle tutaj stoi żywe. W odrębni gruczoł? O co chodzi? Czy ja... Ja zrobiłem jakieś stworzenie, żeby dostać... Krystaliczny gruczoł. Cokolwiek to jest. Obok tego tutaj to... Świeci. Jest strasznie tu ciemno poza tym. A. Powiem szczerze, nie rozumiem, co się stało. Jako tako. A sacred glare. Truly your blessed foundling. That gland contains the true nectar, the most precious sacrament. Each drop holds both transcendence and transfigurement. Okay. Where is the soul brave enough to extract such an offering? I'm afraid I'm no longer fit for such work. The rite of extraction requires deeply pious hands. Though perhaps deeply blasphemous hands would do. Okej. Okay. Mówię szczerze... Wow. Całe to miejsce stało się takie... To jest ciemne. No cóż. Obawiam się, że wymaga, że oznacza to tylko tyle, że będziemy zwiedzać tutaj to wszystko w ciemnościach, ale tak, udało się, zaliczyliśmy jakiś sukces, nawet nie wiem, co to oznacza. Poza tym, że pamiętam, że ten taki gościu tam w tym
Brakuje mi teraz słów. No wiecie, tam ten taki uwięziony mówił, że przynosi mu jakieś gruczoły, więc tak. Dobra. Ale na tym już zakończymy. Więc tak. Dziękuję wam bardzo za uwagę. I cóż, w następnym epizodzie zwiedzam to miejsce do końca. W ciemnościach niestety. Po czym idziemy prawdopodobnie do tego całego uwięzionego i zobaczymy co dalej. A póki co to już naprawdę byłoby na tyle. I cóż, ja może jeszcze trochę pofarmię ładunki, które okazują się bezużyteczne. Ewentualnie te inne rzeczy, wiecie, po to tylko, żeby... A może nawet już ulepszyć do końca naszego... Eredreama. Inaczej mówiąc, będę musiał nafarmić 6500 plus 3... 9500 taru oraz... Ojeju. Czy co widzicie? 40... 60 przebłysków? Nie. Nie ma, przepacz, nie robię tego. Ale tak, i tak, spróbuję trochę pofarmić, coś tam porobić, a póki co dziękuję bardzo, no i już naprawdę kończymy, do zobaczenia, hej.